świeci tam. Fajnie mówi się o włóknie, no. Ja tu sobie o tak. Film powstał we współpracy z Hogarth Technic. Hogarth to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się marka działająca na rynkach międzynarodowych od 2015 roku. Zapewnia najwyższej jakości narzędzia oraz odzież i akcesoria BHP. Produkty tej marki dedykowane są profesjonalistom. A w dzisiejszym odcinku mamy tutaj na hamowni kiedyś Morświna, teraz Jokera? Joker, tak? Ty jesteś Joker. U mnie będzie od strony technicznej. A u Krzysztofa na kanale rozrywkowej. A tak, ten. No będziemy się kąpać w kulkach. Założymy, zmienimy turbo sprężarkę. W tym momencie jest GT 3530. Założymy GT X 30 na muszli wydechowej 63. Do tego chłodnica oleju z adapterem wrony. I założymy w końcu oryginalnego turbo smarta z Westgate'a. I problemy z zaworem upustowym będą zażegnane. I sprawdzimy te grube półosie i dyfer i mam. A jest napęd już gruby. Dotychczas jeździło to na getragu, małe półosie, no wszystko, napęd 1.6, 1.8. Generowało to auto, zaraz zobaczymy ile ma mocy. I to auto przez tego pana tutaj ze Steelmetu było upalane przez cały rok i dopiero teraz niedawno ukręcił skrzynię. Ale tylko dlatego tłumaczył mi, że włożył długi dyfer i po prostu musiał kopać. Czyli trzy wyjazdy. Jak na skrzynie z 1.6 albo 1.8 to mocno do skrzynie, nie? Trzy wyjazdy zrobił. Pod moją nogą też trochę zrobił. I teraz ciekawe jakie sprężanie jeszcze pokażę. No będziemy sprawdzać jaki bo jest. Bo bez chłodnicy oleju jeździł. Poprawił chłodzenie, wentylator. A, auto się grzało, była seryjna. Nie, tam była chłodnica CDF-a i się grzało. Teraz już się nie grzeje. Hamowaliśmy. Westgate oczywiście żyje swoim życiem. Udało nam się zrobić takie powiedzmy stałe 0,7 bara, no to na 0,7 bara to auto zrobiło 365 koni, 470 Newta. Charakterystyka bardzo słaba. Jedziemy na warsztat i ściągamy pokrywę zaworów, dokręcamy głowicę, ustawiamy rozrząd. Zmieniamy turbo i całą resztę, którą zobaczycie. Ok, to mamy tutaj taki zestaw. 3-calowy wyjście V-bandowe na downpipe. Muszla wydechowa AR63. Tutaj gdzieś jest napisane. Czyli mała d***ka i w tym pudełeczku mamy sprężarkę GTX 3082. Natomiast to nie jest do końca jakby GTX, seria GTX, ponieważ łożysko ślizgowe jest. No tu jest łożysko ślizgowe, a nie ma kulki, więc no zobaczymy jak to turbo będzie wstawać i jak zrobi moc. Do tego zmienimy Westgate'a. Mieliśmy dotychczas takiego, taki siedział i jego zmieniamy, bo jak widzieliście na początku stwarza spore problemy. Właściciel nie chce mieć już po prostu z tym problemu, więc po prostu inwestycja jedna raz na zawsze. Krzysztof oryginalny turbo smarcik, tak, 50 mm. Do tego dołożymy chłodnicę oleju. Mamy dwie. Tom chyba ty dostałeś, Krzysiek? Bo to było, czy ty kupiłeś? No bo chodzi o to, że ona jest nie na złącze AN8. I natomiast tutaj te wszystkie od wrony, one są na tak zwaną AN8, więc po prostu musielibyśmy zrobić redukcję, a to jest bez sensu, więc po prostu zamówimy chłodnicę na złącze większe tutaj. Więc tak, turbo tak siedzi. Jeśli chodzi o downpipe, to nie będzie właściwie w ogóle, ponieważ leci przez maskę komin od razu. Tam będzie Westgate. A ja demontuję podstawę filtra oleju, ponieważ musimy ją zamienić. Tu jest podstawa stara. Jest to podstawa M52, a my musimy użyć podstawy z M54. Przy okazji zmierzymy kompresję. Silnik w sumie jest już taki wychłodzony. To znaczy wychłodzone, no ma jeszcze pewnie, mamy 40 stopni niby ma temperatura cieczy, więc no takie pół rozgrzane auto. Dobra, dobra, tyle, 8,5, dobra, 9,5,
Dobra, ostatni, szósty. Dobra. No czyli wyszło wszędzie tak samo, oprócz tego to był trzeci. No, zjedzmy go jeszcze raz. Nie, słabszy jest. Z jakiegoś powodu jest słabszy. 8,5, no. Znaczy, no ale wszystkie idealnie, a ten jeden skubaniec musi być inny. No jak widzieliście, jeden cylinder ma kompresję niższą o 1 bar. Mieści się to w tolerancji. Ciężko powiedzieć, co jest powodem tego. Nie wiem, czy mówiłem o tym, ale no ten silnik miał przez pewien okres czasu seryjną pompę paliwa. To auto przerywało, trochę męczyli to auto na hamowni. Auto w ogóle się nie chciało wkręcić, ponieważ brakowało mu paliwa, więc no trochę ten silnik tak, no był wymęczony tym, że po prostu miał zbyt ubogo, a jak wiecie, zbyt ubogo turbo to jest kiepsko. No ale działa. W tym silniku nie ma przekładki, jest jedna uszczelka seryjna. Mamy tutaj śruby ARP i sobie dokręcimy je na 110 N. Dostatnia tam w rogu. Ale tyle samo wszystkie poszły. 110 N. Tutaj kładziemy aluminiową pokrywę, czyli nam już nie stopi turbo. I jeśli chodzi o tą pokrywę aluminiową, no to ja zawsze demontuję właśnie tą pokrywę, co jest do... No w tym przypadku było rozmontowane, ponieważ ja to malowałem proszkowo, ale normalnie demontuję to, żeby rozwiercić tutaj odmę. Rozwiercam ją na ile nam to pozwala. Im większa odma w turbo, pamiętajcie, tym lepiej. Etap następny, podstawa filtra oleju, przygotowuję ją pod spódnicę oleju. Tutaj mamy rozrząd złożony i Sławek robi Westgate'a. Tutaj mamy Westgate'a. Ma 50 mm i Westgate będzie strzelał nam w maskę i downpipe również będzie w maskę. Mamy podstawę, mamy tutaj zestaw, wiertełko 13 i tutaj należy pogłębić, tak żeby ta główka nam się schowała. Cyk, wrzucamy śrubkę i dopiero teraz możemy wkręcić to. Dzień drugi. Czyli ostatni. Zakuwamy przewody do smarowania turbo. Akurat ten mamy już zakuty. Do tego kuję przewody do cieczy. Zrobimy to w teflonie. Także tutaj mam powrót. Tu mamy powrót z turbo, a zasilanie jest tutaj. I do końca jeszcze nie jestem pewien, z jakiego miejsca to zasilanie wziąć, ponieważ nie chce mi się demontować kolektora sącego. I tak szukam tego wężyka tutaj. Także zdemontuję sobie przypustnicę i myślę, że go odnajdę. Bo zależy nam na tym przewodzie, który idzie zasilaniem do nagrzewnicy, czyli przewód, który z silnika wychodzi do nagrzewnicy, to jest naszym zasilaniem dla schłodzenia turbo. Miniku, tunerze, maska się zamknie. Ojej! No więc mamy piątek, godzinę, także niby oficjalnie mamy godzinę tylko na strojenie, więc na pewno jest to za mało czasu, żeby to wystroić i niestety będziemy zmuszeni ryzykować i będziemy głośno po 22. No. Dwa dni na zrobienie tego wszystkiego, powiem wam, że to jest za mało czasu. Więc tak, założyliśmy turbo, zrobiliśmy downpipe, skimmer pipe, tam jest wastegate, oryginalny turbo smart. Podłączyliśmy chłodzenie cieczy do turbo, ponieważ wcześniej chłodzenia cieczy nie było. Mieliśmy sprężarkę, która nie była chłodzona przez ciecz. Dodatkowo założyliśmy chłodnicę oleju. 16-rzędowa chłodnica oleju. Przewód 16, teflon karbowany, czyli jest bardzo elastyczny. I mamy tutaj zrealizowany projekt Krzysztofa Wrony. Wec. Tam tutaj mamy adaptery, to wszystko jest tutaj wpięte i podstawa oleju M54 na blok silnika M50. No i tak, auto zostało u nas. Łukasz pojechał do domu. Niestety było zbyt ciasno, mieliśmy na to dwa dni. No to zaczęliśmy strojenie w piątek o godzinie, to było po godzinie 20. Zajechaliśmy na hamownię, no i niestety, ale się okazało, że nie ma paliwa. To znaczy, szybka diagnoza, prawdopodobnie
pompa paliwa, zmierzyliśmy ciśnienie paliwa na listwie i obciążyliśmy silnik. Niestety ciśnienie paliwa spada. No i jej była kaszanka, ponieważ to już była godzina około 22. Cisza nocna się, nie wiem czy już była, czy już się zbliżała. A pompa paliwa uszkodzona. No i generalnie takiej pompy paliwa jak tutaj jest, tu jest jak dobrze pamiętam DW 255 w baku. Nie mam takiej na półce, nie miałem. Więc nie było takiej możliwości szybkiej wymiany tej pompy. A wkładanie innej Boscha zewnętrznego w bak i to rzeźbienie, przerabianie, no to wiecie, zrobiłaby się na chwilę 12 w nocy, no i o 12 w nocy hamować. Teoretycznie spoko, gdybyśmy wiedzieli, że to się już na pewno uda, a jak wiecie, nigdy nie wiadomo. Decyzja była taka, że po prostu odpuszczamy, niestety się nie udało, a szkoda w sumie, bo te dwa dni to było tak na ostro. Tak więc z tym autem nawet nie zjeżdżałem z hamowni, akurat nie było strojenia w tym tygodniu. Zdecydowaliśmy się na to, że wkładamy tutaj od razu sweet spota, czyli zbiornik, który ma nam zapobiec zapowietrzaniu się układu paliwowego przy driftowaniu. Także włożymy coś takiego. Tutaj jak widzicie mam płytę OSB. Zanim zhejtujecie, to wysłuchajcie. Płyta OSB. Kręcę to do płyty OSB, ponieważ to jest tak właściwie tymczasowo, na czas strojenia. A później już Łukasz sobie sam to auto ogarnie w ten sposób, że on chce wyciąć tutaj koło zapasowe, no nie? To wszystko leci do wycięcia. Także on chce zrobić to po sobie, więc ja po prostu najszybszym sposobem umieściłem tutaj deskę, ponieważ później jak to koło zapasowe wytnie, to tutaj będzie na równo, no nie? Także po prostu sweet spot to wszystko będzie w tym samym miejscu, tylko będzie przykręcone do tej blachy, której tutaj nie ma. Więc po prostu włożyłem płytę, żeby ten szybko skręcić, bo po prostu zrobienie tego tak, że przyspawam coś tutaj, a on to później będzie wycinać, to nie ma totalnie sensu. I tak, mamy tutaj sweet spota 2,5 litra, mamy tutaj zewnętrzną pompę Bosch 044, tutaj będzie filtr paliwa, pod autem również jest seryjny filtr paliwa, no i wszystko jest w teflonie, to wszystko jest w teflonie, tutaj jest połączenie teflonowe, 12 mm przewód. Dlaczego teflon, a nie bezpośrednio? Dlatego, że raz to zrobiłem, że pompa była bezpośrednio do sweet spota na złączkach metalowych i po prostu wycie pompy było przenoszone na tą obudowę i to wszystko bardzo głośno w aucie pracowało. Tu mam przewody już zakute, tutaj mam spływ oleju, który na moment strojenia w piątek był niezakuty, ponieważ była już późna godzina, kiedy zrobiłem ten spływ oleju. No a teraz już go zakułem elegancko, to wszystko, przewód 16 mm. AN10 to jest luks, tak polecam wam robić spływ oleju, nie cieknie, nic nie cieknie, nic się nie przypala. A tutaj mamy już zakuty zestaw do podłączenia tutaj, wszystko wymierzyłem. Sweet spot jest tutaj z końcówkami, jeśli chodzi o tą nazwę tuningową, no to jest AN6, tu mamy AN6, zakułem tak zwane AN6. No i podłączamy. Tu zbiorniczek na ten moment tymczasowo przykręcę na wkręcie. Docelowo będzie stało na takich amortyzatorach, to nazwijmy. Nadszedł czas strojenia. Auto nam się rozgrzewa. No i co? Jeśli chodzi o układ paliwowy, to tak to wygląda. To jest tylko połapane, ponieważ ja to robiłem na hamowni. Na szybko, jak już wystroimy auto, to po prostu poprawimy wszystko tak jak ma być już na warsztacie. Tutaj nie mam narzędzi, no i tutaj jest niewygodnie robić, bo jest zimno. Tutaj jeszcze za starych czasów włożyliśmy Defiego z AliExpress i jest zegar od EGT. Nastąpimy to, o, maksymalne EGT to było 800 stopni. Mierzone na, to jest chyba pierwszy cylinder, sorry, szósty cylinder. Nastąpimy te dwa zegary teraz jednym naszym i prawdopodobnie zrobimy projekt tej kratki, że zamiast tej kratki po prostu w tym miejscu będzie wyświetlacz i to będzie u nas można kupić za jakiś czas.
ona nie trze o... ponad kole. Już nie trze. Co? Już nie trze. Tyki. I co? No zaraz skończę, będzie koło 400, jeszcze ten zapłon do stroja i... Więc mamy problem. I to bardzo duży ten problem jest. Tak to wygląda, teraz robiliśmy hamowanie bez wanosa, no to jest różnica między włączonym wanosem, a wyłączonym wanosem. Tak dół wygląda... Tu jest włączony wanos, tu jest wyłączony. Ta grubsza to jest wyłączony. Ale to, co się dzieje po przekroczeniu, to jest około 5500, jeśli dobrze pamiętam. Muszę słuchać. Nie, tak, 5500, to mamy 5500. To jest po prostu tragedia. Tu jest... No, lipa. No? Nie ma to wpływu. Ja to widzę nawet po obrotomierzu, jak on jakby zwalnia, no, zaraz przyspieszę, zaczyna, wiesz, że jakby lepiej idzie, gorzej. To po prostu słychać. Identycznie jestem dołem. No. Temat na dziś to demontaż pokrywy, demontaż dolotu. Tutaj musimy zrobić, przerobić czujniki do zegara, właściwie to wyświetlacza parametrów. Teraz wlatuje inny. A tutaj musimy zdemontować pokrywę, ponieważ zmieniamy sprężyny zaworowe. No to zakładamy wyświetlacz parametrów. Więc użyjemy innych czujników do temperatury oraz ciśnienia oleju. Wcześniej był DEFI, więc to były dwa czujniki. Teraz zastosujemy jeden czujnik, dwa w jednym. Więc to te trójniki, które tutaj były, wyrzuciłem. I teraz muszę zakuć, tutaj mamy oczko, 12, to co się rusza. I muszę zakuć od nowa przewód do smarowania turbo, ponieważ smarowanie turbo będzie z seryjnego miejsca, gdzie jest czujnik ciśnienia oleju. Natomiast czujnik do temperatury i ciśnienia pójdzie w miejsce śruby od wanosa. I tak, w ręku mam śrubę, która jest dawana w tych zestawach do adaptera chłodnicy oleju. I ta śruba to jest śruba M14x1,5. To jest śruba, która ma być do wanosa. W ręku mam czujnik 2 w 1 ciśnienia oraz temperatury oleju. Temperaturę czujnik mierzy tutaj tą samą końcówką. Więc teraz sobie wkręcimy i zobaczymy, jak to wygląda, kiedy wkręcę to w tą śrubę. Tutaj, jak widać, mamy tą końcówkę czujnika, która wychodzi akurat na środku przepływu, więc olej, który będzie lecieć nam do wanosa, tu będzie cały czas jakby się wymieniał ten olej, więc tak jakby pomiar temperatury oleju uważam, że będzie tutaj w tym miejscu jak najbardziej ok. Jednocześnie, jak widać, tutaj przepływ nadal zostaje zachowany, ponieważ ten trzpień, który wystaje z czujnika, jest na tyle mały, że tutaj nie ma żadnego problemu. Stosowaliśmy czujnik tutaj taki do temperatury, który wchodził dużo głębiej, był dużo większej średnicy i ten przepływ tutaj był naprawdę ograniczony. Mimo to wanos działał, więc tak jak jest tutaj, to jest wszystko, no tak jest dobrze, no to nie ma co kombinować. Czujnik fajnie siada, zajmuje nam tylko jedno miejsce, możemy to skręcać. I jak widać, mamy skręcone. No i teraz jedna z gorszych prac na silniku, czyli musimy zdemontować te sprężyny. To nie jest takie proste. Trzeba się z tym trochę ponaciągać. Tutaj mam sprężyny, które założymy. No i tak sobie powoli zaczynam działać. Ściągacz do sprężyn, zwykły, najtańszy, z Allegro. Nie ma tutaj filozofii. Natomiast troszeczkę taka podpowiedź dla osób, które chciałyby to robić na silniku, no to ja to zawsze robię w ten sposób, że do cylindra wprowadzam ciśnienie, czyli po prostu mam elastyczny przewód od takiego zestawu, co się mierzy kompresję w silniku. Podłączam sobie to do przewodu, którym doprowadzam, no ja akurat ze ściany, ponieważ mam zrobione ciśnienie po prostu po całym garażu. No ale normalnie tu podłączamy kompresor na przykład, prawda? No i ten kompresor nam cały czas nabija ciśnienie do cylindra, a jak mamy ciśnienie w cylindrze, no to się nie musimy obawiać tego, że po demontażu zabezpieczeń do tego zaworu, no to się nie obawiamy tego, że on po prostu nam wpadnie. Więc nie musimy sobie ustawiać GMP, bo GMP jak mamy, no to wiadomo, on nam nie wpadnie do końca. No ale to ułatwia dużo sprawę, bo ten zawór mocno nam się trzyma. No nie ma szans, żeby go wdusić, ponieważ w cylindrze panuje ciśnienie takie, jak mamy ustawione na kompresorze. Rafałku, dzięki za podpowiedź. Niech ci Bozio w dzieciach wynagrodzi.
Mamy już wieczór. Tutaj mam zdemontowane wszystkie sprężyny właściwie, to oprócz... I to wyszło dopiero na szóstym cylindrze się kapnąłem, ponieważ pierwszy, drugi, trzeci nie jest zbuchnięta. Zaraz wam pokażę, jak to zaobserwowaliśmy. Piąty, czwarty i piąty robiliśmy, ale nie zwracaliśmy uwagi dopiero przy szóstym cylindrze. A akurat na szóstym cylindrze jest to najbardziej ten objaw słyszalny i dopiero wtedy to zdiagnozowaliśmy. No więc, z racji dobrze, że robiłem te zmiany sprężyn, wkładając, pchając ciśnienie do cylindra, bo w ten sposób właśnie zdiagnozowaliśmy, że jest wybuchnięta uszczelka niestety. No i w czym leży problem? Mamy pchane ciśnienie do cylindra numer 6 i teraz słuchajcie tutaj. Także niestety, ale mamy przedmuch. I ciężko mi jest powiedzieć, czy to się wydarzyło teraz. To prawdopodobnie było od początku, kiedy to auto do nas przyjechało. Natomiast troszeczkę to dziwne, ponieważ mierzyliśmy kompresję, jak do nas przyjechało i albo na trzecim, albo na czwartym była odchyłka, to znaczy było delikatnie niższa, a cała reszta była idealnie. No my kompresji już nie będziemy mierzyć, ponieważ jest to totalnie bez sensu. Musimy zrzucić głowicę i zobaczyć, co dokładnie się stało. Prawdopodobnie będzie wypalona uszczelka między cylindrami, co jest bardzo dziwne, ponieważ to auto jeździło na bardzo małym doładowaniu, mamy śrubę RP. Z tym, że to auto no, było przegrzane kilkukrotnie właściwie, bo jeszcze jak miał Krzysiek, no to ten wentylator. I tutaj przestrzegam przed tym, żeby wentylator nie robić na włącznik w aucie, ponieważ przez to ten silnik się przegrzał w tej budzie kilkukrotnie, ponieważ ktoś się przejechał, zapomniał włączyć wentylator. Po jeździe auto odstawił, żeby się schłodziło, odszedł od tego auta i po prostu po jakimś czasie wracali, a tam już fontanna spod maski, bo po prostu się silnik zagotował. Więc od siebie polecam wam nie robić nigdy wentylatora na przełącznik. Po prostu robić sobie to albo jak macie EMU załączany z EMU, albo elektronicznie załączany na podstawie temperatury w układzie. No rozwiązań jest naprawdę sporo, więc tak jak mówiłem, nie róbcie na włącznik, bo może się to skończyć tak jak tutaj. Jeszcze kolejny temat, który mógł tutaj pomóc, żeby tą uszczelkę uszkodzić, to jest to, że ten silnik jeździł spory czas na bardzo ubogo. To znaczy tak, jak był u Krzyśka, no to Krzysiek sam mówił, że on nie wie, o co chodzi, ale ten właściciel, który ma teraz to auto, wykręcił z baku seryjną pompę paliwa. My jak oddawaliśmy Krzyśkowi to auto, no to była tam pompa, tam, jeśli dobrze pamiętam, Walbro 255. Natomiast aktualny właściciel wykręcił po naszej diagnozie, zasugerowaliśmy, że to może problem z pompą jest. No i on do pompy się dobiera, a tam jest seryjna pompa z 1.8 chyba włożona. Więc to auto na tej seryjnej pompie brakowało mu paliwa, nie chciało się wkręcić i jeździło bardzo, bardzo ubogo. Kolejny temat jest taki, że po włożeniu pompy, którą zasugerowaliśmy, pompa ta bardzo szybko się zużyła, ona jest teraz w baku i po prostu przez to było dalej mega ubogo, więc ten silnik miał, jak tak wszystko zsumujemy, to ten silnik lekko naprawdę nie miał, jeśli chodzi o ubogie spalanie i gorące, no ciepło, że po prostu przegrzanie silnika. Kilkukrotne przegrzanie tego silnika raczej będzie głównym powodem tego, że tą uszczelkę wydmuchało. Zdemontowaliśmy głowicę. Uszczelka dmuchnięta, mamy tutaj liniał i tutaj jest, co masz w ręku, czyli 10 setek i 10 setek mamy tutaj wchodzi, więc no, przeszło. No teraz nie przechodzi. To się na ciasno. Nie, wchodzi normalnie. Znaczy to, kurde, teraz mi się... Dobra, maksymalnie może być 3 setki, tutaj mamy 10 setek, więc no głowica się niestety zdeformowała prawdopodobnie od przegrzania. Także głowica leci na sprawdzanie szczelności. Jak jest szczelna, to robimy płaszczyznę. Witam po przerwie. Dziś planuję założyć głowicę. Może nawet to odpalimy. I co wam chciałem pokazać. Tutaj ten blok był rozwiercony, bo tłoki tutaj są 85, czyli M44B19. I generalnie ten silnik był kilkukrotnie przegrzany, co mówiłem wcześniej. Natomiast nie doszło do takiego przegrzania, żeby tłok spuchł, więc tutaj generalnie jeśli chodzi o cylindry, to jest to wszystko bardzo ładne. Honowanie jeszcze jest bardzo dobrze widoczne. Wyczyściłem blok,
Liniałem go, zmierzyłem. Nie ma tutaj dołków, więc no, blok jest prosty. Co do głowicy, to mamy tutaj głowicę, która została obrobiona w ten sposób, że oddałem ją na sprawdzenie szczelności, tak żeby wykluczyć jakiekolwiek pęknięcie, które w 30-letniej głowicy może się zdarzyć, w szczególności z turbo. No i oczywiście zrobiliśmy płaszczyznę, no bo mieliśmy tutaj właśnie dołki, nawet dychach wchodziło nam między tutaj te cylindry, czyli miejsce, gdzie wydmuchało tą uszczelkę. Więc szczelność została sprawdzona, głowica jest szczelna. Tutaj jeszcze mam do założenia 3 sprężyny, które końcowo na aucie nie założyłem. Do sprawdzenia szczelności te zawory musiały zostać zdemontowane. Natomiast te 3 sztuki były jeszcze stare, no i po prostu kazałem ich nie zakładać, bo oddając na obróbkę nie zabrałem właśnie tych sprężyn, więc chłopaki nie mieli tego jak złożyć. Więc to już sobie sami tutaj założymy. Tutaj mam uszczelkę głowicy. Uszczelka normalna, kartonowa, leci do tego silnika. Nie ma potrzeby stosowania czegoś innego, tania. Wiktora założymy, wcześniej był R-ring. Do tego założymy grubość. Gdzie jest grubość? Generalnie po indeksie to jest grubość 1,75. Wcześniej była 2,05. Nie ma potrzeby takiego odprężenia silnika, więc delikatnie go doprężymy uszczelką, plus tym, że z tego, z głowicy zostało zebrane 15 setek. A w ręku mam część, która zawsze ulega uszkodzeniu przy demontażu z bloku, czyli tulejka, która ustala głowicę do bloku. Tutaj wrzucę Wam indeks, bo są tanie, a nie trzeba nic rzeźbić na tokarce. Idę trochę na łatwiznę, bo sobie przykręciłem kolektor wydechowy. No i z kolektorem położę głowicę na silnik. Dlaczego tak? Ponieważ przykręcenie kolektora wydechowego to jest dużo czasu i dużo takich słów bardzo brzydkich wypowiadanych przy dokręcaniu nakrętek. Także wydaje mi się, że w ten sposób będzie łatwiej posadzić głowicę włącznie z kolektorem, niż przykręcić kolektor na głowicy, która będzie na silniku. Powiem Wam, że nie było tragedii. Dwie osoby bez żadnego problemu położyliśmy głowicę z kolektorem wydechowym. Gdyby była trzecia, byłoby prościej przeciągnąć ten łańcuch. A tak to gitara. Skręcałem, odpaliłem. Taka prowizorka, ponieważ oddałem na termoizolację komin. Turbo w ogóle nie jest przykręcone, ponieważ do demontażu pokrywy muszę demontować turbo, także ono jest tylko po to, żeby po prostu obieg oleju zamknąć, bo nie miałem zaślepek i obieg cieczy. Normalnie nie musiałbym go tutaj dawać, gdybym miał takie nyple, a nie mam. Auto zostało rozgrzane, wszystko działa, cyka. Okej, wszystko działa, także jutro czeka mnie demontaż pokrywy, rozkręcenie rozrządu i dokręcimy sobie głowicę. Do tego jutro wjadę tutaj, jak mam wszystko już założone, to wjadę karczerem i to umyję trochę, bo tutaj przy podstawie wcześniej się delikatnie pociło i to wszystko jest tak zażygane. Bardzo mnie to kuje w oczy, więc wjedziemy karczerem, umyjemy pod maską i będziemy ogarniać dalej. Dzień drugi, dokręcam ponownie głowicę. Jeśli chcecie zobaczyć ile, no to... N różnicy między tym, co... Czekaj, bo się... Dobrze. Między tym, co dokręciłem wczoraj, a tym, co mamy dzisiaj. Ktoś czuje, że to będzie hardcore. Dojechać na letnich oponach, łysych, na hamowie. Rozgrzewamy. Wczoraj
Zrobiliśmy 6 przejazdów. Było późno. I generalnie jest... Dalej do końca nie jesteśmy zadowoleni z tej góry. Znacząco się poprawiła. Natomiast no powyżej 6 tysięcy, czyli tutaj, to już jest tragedia. To znaczy tragedia. No jest, nie powinno tak być, aż jak jest. Także będziemy próbować to wygładzić bardziej. Spróbujemy z niższym doładowaniem, zobaczymy jak się zachowa górą. Zamontuję filtr powietrza. No zobaczymy. Generalnie mamy 570 N. Bardzo dużo, ale tutaj nie musimy się w ogóle bać o dół silnika, ponieważ są tutaj kute korby. Zamontowaliśmy nasz wyświetlacz z Rybus Gauge. Jest on w takiej, na razie jest to wersja prototypowa, to znaczy chodzi o to, o ten plastik zamiast nawiewu. Takie elementy będzie można u nas również zakupić. Czyli jest wyświetlacz i pod niego jest zrobiona ta ramka. Tutaj jest ramka pod E36, jest to pierwszy prototyp. Wiele poprawek należy tu jeszcze nałożyć. Natomiast innego nie mam, więc tutaj będzie wersja prototypowa. Do E46 również to robimy. Przede wszystkim na pewno zmienimy chyba to, żeby był pod kątem, nie? Czy nie? Że pod kątem. No w 15 stopni, żeby go położyć tak. Bo on leży teraz, a zrobi go tak. Ale to nie będzie takie proste przecież. Czego? Nie no, w sumie. Proste. Tu będzie taka wnęka musiała być, nie? Tak, tak. No i co, w skrócie na szybko. Temperatura cieczy, 53 stopnie. Map sensor nie działa. Nie jest skalibrowany. A map sensor też nie? To nie działa jeszcze, no. Więc tylko to masz, to... Temperatura to oleju, bateria EGT. I ciśnienie oleju, to jest poprawnie. A temperatura... Doładowanie i temperatura w dolocie nie jest zrobiona. To mów, co i jak. No to jest... Gruba linia to jest słabsza mapa. Jakieś takie 0,65. Czekaj, nie może 0,7. Znaczy takie bardziej 0,65. Dobra, to mamy na mniejszym doładowaniu 394 konie. I to jest doładowanie jakie? 0,65 bara. A druga mapa jest na 0,9. I mamy tutaj, no już mogłeś złamać to, 440. Jedną dziesiątą brakuje. No i na mocniejszej mapie jest 575 N. Na słabszej jest 490. Myślę, że nie ma tutaj sensu nic więcej robić, ponieważ ma to po prostu jeździć, a nie rzucamy się tutaj na konie. Mocną mapę z teraz do najmocniejszego pomiaru, jaki zrobiliśmy na starym setupie. Na starym to znaczy na przed zmianą sprężyn, tak? Nie, z przed zmianą turbo. No jak, tu jest 395 koni, a ja z tego co pamiętam to mieliśmy najwięcej 370. Nie, przecież tam było... A przeładowanie? Pomiar, to było inne doładowanie. No to dobra, to... To jest najmocniejszy jaki był. A mam jeszcze tak, 389, 376, 365, 373. No to ten 376 włącz, bo on taki był chyba najbardziej... Dupa jak zrobił górę. No. No do tej góry jeszcze przejdziemy. Także tutaj mamy porównanie, jak do nas auto przyjechało. Spójrzcie na tą niebieską linię, tą różnicę w niucie od dołu. Wcześniej tego niuta nie było tutaj w ogóle. Jakie tu są obroty? 3500, 4000. To tak, przy 3000 jest... Teraz jest 360 N, a było 280. Przy 3500 jest... Było 310 N, jest 490. A przy 4000 jest 540 N, a było... A było 385. No to masz tutaj ile? 115, 155 N różnicy. No dobra, to jeszcze na sam koniec ta góra tutaj. Co tutaj się dzieje?
Jak wiecie, zmieniliśmy sprężyny, jest znaczna poprawa, natomiast... Znaczy to może porównam do wykresu, co było na tej sprężarce już, bo to też porównywanie między różnymi sprężarkami. Teraz porównamy wam ten sam setup, co jest pod maską, tylko że zanim zmieniliśmy sprężyny zaworowe. No i w sumie uszczelkę pod głowicą. No to to się działo, nie? Generalnie. No była tragedia. Teraz jest też trochę tragedia, ale nie aż tak mocno. No generalnie dalej to występuje. Występuje to zjawisko, tak jakby dalej problemu z tymi zaworami. Dlatego tak tu mamy 6000, no i powyżej 6000 to tutaj jest tragedia. No ale tutaj w tym setupie co jest, to nie jesteśmy tego w stanie poprawić. Od strony takiej, to jest typowo problem mechaniczny nadal. Prawdopodobnie na większej sprężarce to może to miałoby aż tak by tragicznie nie wyglądało. Trzeba było podkładki wkładać. Pod sprężynę? Pod wydechy same, ale to tylko dać. To znaczy, nie no, można było założyć podwójną sprężynę. Można było zmienić zawory na 7 mm. No nie musielibyśmy, bo z M60, no nie, kładziesz talerzyki i zapinasz na ten zawór. No, podkładki to były na miejscu, można było wsadzić. Ty, opaskę zdarło? Tak, nie było, ale chyba trzymało. No raczej trzymało, bo ładnie trzymało. No dobra, to tyle w sumie. Jutro przyjeżdżają po to auto, niech służy. Myślę, że będzie długo jeździć, a co do tej góry, no to w przyszłości, po jak przejeździ tamten sezon, kolejny, to myślę, że to po prostu na przyszły sezon się poprawi. Jak, git? No jestem mega zadowolony, jestem... No dobra, to jest w sumie na tyle. W tym odcineczku, w Krzysztofie, strzała. On jeszcze 2 tygodnie u was będzie, to jeszcze nagracie, co? Normalnie.